Pomimo, że zarzekałem się, że nie będę tutaj kręcił żadnej serii single player, to jednak myślę, że nie będzie niczym złym, jak sobie nakręcimy taką kontynuację Craft według Seeda, taki, żebym nie mówił drugi sezon, w sumie tamtego nie zakończyliśmy, to może po prostu inną wersję tamtego mojego pseudoprogramu. Naprawdę gra mi poprawia niesamowicie samopoczucie, nastrój, bardzo miło mi się to kręci i mogę wykazać się jakąkolwiek kreatywnością. Odpoczynek taki jest to dla mnie czy to od Amnezji, od której można nieźle zbzikować, czy innego mordobicie. Tutaj można sobie spokojnie siąść do nagrywania, odprężyć się, posłuchać czasami klimatycznej muzyki, czy porozmawiać ze świnią. Prawda? Tak. Jesteśmy bardzo podobni do siebie, jeżeli chodzi o charakter. Dobra, więc ludziska, co my tu będziemy robić? Postaram wam się, jak już oporządzimy wszystko, czyli znajdziemy kryjówkę, którą potem zamienimy w dom, kiedy zajmiemy się sprawami czysto organizacyjnymi. Postaram się tą serię przedstawić w taki sposób, żebyście jednocześnie może uczyli się pewnych mechanizmów z redstone'em, czy teraz z pistonami. Myślę, że demonstruję wam może moich parę oryginalnych zastosowań co do niektórych przedmiotów, niektórych mechanizmów i może nam to nawet fajnie wyjdzie. Wydobędziemy sobie troszkę węgla, już na początku już nie darowałem wam to zdobywanie tego drewna, srebrna, bo to po prostu jest denne jak na morzu egipskiego, nie o to w tej serii chodzi. Dobra, teraz pozostaje nam znaleźć jakieś góry. Niekoniecznie góry, ale żebyśmy mieli je w pobliżu. Ja bardzo lubię góry. Znacznie bardziej niż morze. W górach można sobie pochodzić zawsze. Może troszkę te dźwięki ściszę. Można sobie pochodzić. Przemyśleć parę spraw. Pogrążyć się w refleksjach, prawda? No jest dosyć fajnie. Także góry kocham. I zawsze kochałem. Dobra. Tutaj, jak wiecie, już jest wersja 1.8, jest wprowadzony exp, czyli doświadczenie oraz możliwość biegania. No, z tym bieganiem nawet fajnie, kreatywnie. Ucieczka przed creeperami, czy to szkieletami jest teraz o wiele prostsza. O, tak zacina się gro. Nasza pierwsza miejscowa już sobie wymarzyłem, że to będzie w pobliżu gór i niedaleko morza. Mam nadzieję, że takie coś sobie znajdziemy, co nas zadowoli. Jasny szlak. W jaskini się wpieprzyłem. W jaskini jest najlepiej. Nie lubię jaskini w tej grze. Oczywiście na początku, potem jak już mamy wszystko fajnie, to jaskinie są źródłem cennych surowców. Ojej, ojej, ojej. Ja musimy sobie łódeczkę dygnąć. W tym celu postawimy craft boxa. I robimy ludeckę. Jakaś tam sweet nam wyszła. Hop, 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 hop. O tak. I płyniemy. W sumie zastanawiam się też, czy w tle dawać jakąś muzyczkę, czy może tak, żeby było cicho. Ale chyba... Chyba jednak będę jakąś tam muzyczkę w tle dawał. Myślę, że to i poprawia troszkę bardziej nastrój i klimatu dodaje naszym filmom. O, jak ośmiorniczki tutaj płyną. Ośmiorniczki, jak to można ośmiornicami nazwać? To są te kałamarnice, o. Brrr. Koniec naszej przygody? O, są te fajne drzewa. Ładnie. Ej, wypad są te. Łódka. Odpłynęła. Ładnie one wyglądają. Komponują się ładnie. Więcej morza, tak jest. Zaraz się tym morzem posramy. Tu do dupy. No nieciekawe te tereny. Robimy kolejną łódkę. Zostawiłem chyba craftbox, no nieważne. Wiem, że to jest A nie, dobrze, crafting table. Wcześniej to się nazywało workbench, nie wiem, już mniejsza z tym, na starszych wersjach.
Jeszcze pamiętam tą klimatyczną alfę. Wersja alfa. 1.2.4, 1.2.6. To ciągle nowe zmiany. Potem weszła beta, która zmieniała kompletnie nic. To była jedna wielka porażka ta beta, bo wprowadzała, uwaga co? Możliwość rzucania jajkami. Taka innowacja. Nie sądziłem, że to wprowadzą. Nic poza tym. Według mnie to było tylko dla celów, tylko i wyłącznie celów komercyjnych, celów zarobkowych, prawda? Jak już jest beta, to można zrobić ją drożej. Jest to sprawiedliwe, bo to już w końcu jest beta, już dużo pracy nad tym było, już był ostateczny update do bety, prawda? No i tak nas troszeczkę w cudzysłowie nocz wyruchał wtedy. Minecrafta kupiłem w wersji beta. W wersji alfa nie zamierzałem jej kupować, jeszcze, bo po prostu grze nie ufałem. Ja, żeby coś kupić, muszę najpierw producentowi zaufać. Nie kupiłem wtedy Minecrafta. Ja nie żałuję, że go nie kupiłem wtedy, chociażby wyszedł dużo taniej. Po prostu uważam, że postąpiłem rozważnie. Nie wiadomo, jakby losy się tej gry potoczyły. Może by było z niej kompletne dno i bym tylko pieniądze w błoto wywalił. Także teraz mi się podoba. Widzę, że idzie w bardzo dobrym kierunku. Jest bardzo fajnie. Słoneczko zachodzi, a my na morzu. Och, jak pięknie. Także uważam na te ostateczne update'y. Wprowadzenie głodu jest, było strzałem w dziesiątkę. My gram na jakiej wersji? No normalnej, okej. Głód jest strzałem w dziesiątkę, który z niewiadomych przyczyn nam nie spada teraz. Naprawdę podziwiam nocze. Kawał dobrej roboty teraz odwalają. A my co, płyniemy sobie w dal. W sumie ten odcinek będzie dosyć chyba denny. Na razie nic nie... Jak się zatrzymamy, to nie, to ja mam tylko te programy graficzne, czy po prostu to się jeszcze renderuje? Widzicie, takie tam coraz czarne się robi czasami. Bardzo miła muzyczka, przegrywasz się, chce żyć. Dum, 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 dum. Może jeszcze, jak teraz mam dużo czasu, powiem wam co nieco o seriach organizacyjnych, o moich planach. Będzie, jak już mówiłem, seria multiplayer. Będą fabularne, nakręciłem masę, napisałem masę scenariuszy. Zamierzam... Wiecie, że nie wiedziałem, że pająki mogą pływać? Naprawdę, nie wiedziałem, że one pływają sobie o tako bezczelnie. Ale mniejsza. Także... No ludzisko, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Może żeby tak nie było nudno... Dopłynęliśmy. Na powitanie Creeper. Chcę nas widzę przywitać. Cześć, nie Creeper, tylko szkielet. Może go ominiemy i pewnie tą górę, bo to jest tylko pewnie piaskowa, takie piaskowy badziew. Dobra, więc powiem co nieco, może troszkę ostatnio tak patrzę na coraz większą ilość let's play kręconych przez głównie, no dzieci, osoby między 10 a tam 12 rokiem życia, które no starają się, chcą być powiedzmy jak CTSG czy JJ Joker, liczą na popularność, bo wtedy jest się fajnym. No i wam powiem, ludzi strasznie to boli. Tak bardzo ludzi to boli. Nie wiem dlaczego, ale strasznie do tych ludzi odczuwają niechęć. Nie wiem, czy to dlatego, że sami nic kreatywnego nie tworzą w tym właśnie, powiedzmy, przy takim let's playu, czy że głos ich aż tak bardzo drażni, bo pewnie nigdy w życiu nie mieli styczności z kimś, kto nie przeszedł mutacji. Nie mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia. Ale strasznie to ludzi boli. Nie chcę używać słowa hejtowe, bo jak mówiłem, hejterzy nie istnieją. O, to gdzieś coś ciekawe mi się dopływamy. Ale po prostu szydzą z tych ludzi, tak ich demotywują, że na przykład jak kręcą jakąś fabularną serię, prawda? No śmiesznie im to wychodzi, bo strasznie amatorsko takie, że powiem wam naprawdę, że to dupy im to wychodzi. Ale naprawdę ich szydzą z nich, strasznie wyśmiewają, bo jak to zamiast wziąć się do nauki, to oni kręcą let's play'e, oj, nie let's play, tylko serie fabularne. Ja wam powiem tak, jak byłem dosyć młody, muszę nie mówić, że teraz nie jestem młody, kiedyś masowo pisałem różne opowiadania i to była forma twórczości. Stawiałem to opowiadanie na fora typu weryfikatorium, gdzie ludzie strasznie surowo je oceniają. Ale pisałem je, trenowałem warsztat i zamiast wtedy powiedzmy, nie wiem,
grać w Postala 2, czy przechodzić nowe Call of Duty, to po prostu jesteśmy w dupie. Jesteśmy w wielkiej dupie, ludziska. Cofamy, bo tu pełno jest creeperów, nie creeperów. Może tutaj się wbijemy chwilowo. Świetnie. Nikt nas nie widzi, nikt nas nie widzi, okej. Okay. Nie kopcie nigdy pod siebie, nie bierzcie ze mnie przykładu. A, bierzemy. Świetnie. O! Dobra, chwilowo taką kryjówę sobie zrobiliśmy. Tylko żeby... Tylko żeby mieć dziełuszko postawić i przenocować. O, dobranoc. Także ci ludzie, także ja, po prostu cieszyłem się, tym bardzo mi to radość sprawiało pisanie, tworzenie własnego światu. I tutaj też pojawia się teraz kwestia związana właśnie z tymi ludzikami, których tak ludzie nie lubią. Dla mnie to jest po prostu żałosne, wiecie? Ludzie młodzi tworzą sobie historię, tak? Mają pomysł, przecież muszą coś wymyślić i go chcą realizować. Takie te swoje przygody. W sumie nie sądzę, żeby JJ aktualnie robił coś lepszego. Chcą być jak on, bo jest fajny. Dlaczego chcą być jak ktoś sławny? Pytacie. To jest zero kreatywności. A wy, czy wy w życiu nigdy nie mieliście własnego idola? Takie pytanie. Mieliście. A nic dziwnego, bo to jest w sumie dzieciństwo, prawda? Ma się własnych idoli, nie idoli. No i chce się na nich wzorować. A dlaczego chce się na nich wzorować? Bo ktoś popularny to po prostu jest dla takiego kogoś sławny, nie? Znaczy się... Boże, jakie głupoty plotę. Ktoś po prostu... Popularność jest równa fajności. Oczywiście dopiero trzeba dojrzeć do poglądów, że zwykle tak właśnie, właściwie nie jest. Ale jednak dla nich popularność to... To fajność. Ja znowu nie widzę w tym nic dziwnego, że ci ludzie po prostu chcą być fajni, nie? Ale nie, trzeba hejtować to, że rozwijają swoją wyobraźnię. Boże, czemu ja mówię hejtować? Co się z tym się dzieje? Trzeba oczywiście szydzić z tego, że rozwijają swoją wyobraźnię. Że wymyślają coś. Cześć, Pank. Banana, chiki, pa. Jest to, ty byś mnie, suko, zabił w nocy. To ja cię zabiję w dzień. No kurka. No skacz. Aha, zapomniałeś o mnie, okej. Okay. Nie? No. Aaaa. Gin. Dobra, owca może... Z owiec wypada jakieś... Owiec. Wypada jakieś jedzonko? Nie. Tylko wełna. No dobra. Idziemy dalej. Musimy coś zjeść, bo nie tylko umrzemy z głodu. Jezu, jakie brzydkie te tereny. Chociaż tam widzę górę. Tam widzę górę. A to się... O, jedzonko prosto od pana zombie. Nie, tam też jest do dupy. Chyba. Tam nie zwiedzaliśmy. Dobra, idziemy tam. Mhm. Zobaczymy sobie tam ten teren. Może jest fajnie. Może akurat jest fajnie. Nie myślę, że wyczerpałem nawet ludziska. Jak widzicie jakichś młodych zagrejmerów, to naprawdę zamiast im pisać złe słowa, wyzywając ich, to po prostu napiszcie im, co robią źle, co mogą poprawić, w czym ich historia, nie wiem, jest do tyłu, poziomem i tak dalej. Naprawdę, takich ludzi powinno się wspierać, bo nie dość, że coś tworzą w tym wieku, fajnego bądź nie, ale coś tworzą po prostu wartościowego, bo ich według mnie praca jest wartościowa samym tym, że dają coś od siebie, pracują nad tym, to trzeba im pisać, nie wiem, motywując jakieś słowa, nie mówię od razu, wiecie, kłamać, że robią wszystko dobrze, ale po prostu, no wiecie, podchodzić do nich, no, z lekką dozą zrozumienia. Myślę, że na ten temat się wyczerpałem.
Hop, hop, hop. Podobają mi się te tereny. Dobra, już wiem, gdzie się osiedlimy. Gzypki, halucynki. Jedziemy sobie na górę, może tam będą interesujące góry. Na górę będą interesujące góry, tak? Brawo, Sid. Hop, 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 hop. Odzewko. Hop. Ojojoj. Jakieś te tereny troszki. Z deka. Dziwne. Mućka, ty dasz mi jeść. No nie gadaj, że się to zabylało. Jakiś od... Jaki wrażliwy się stałeś strasznie. O, ale mięcha dałaś. To usta z ciebie krowsko było. O, jemy. Niam, niam, niam. No. Am, niam, 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 niam. I kolejny am, niam, 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 niam. I jeszcze jedno am, niam, 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 niam. Niam. Okej, okay. Czy ono się serduszka nie regeneruje? Regeneruje, dobrze. Zgubiłem wątek. Hop, hop, hop. No i co by tu jeszcze powiedzieć wam ciekawego? Krówka, krówka, krówka. A jestem zły dla tych krówek, zamiast je wydoić. Ej! One uciekają, już uciekają tym nowym tym. A ty uciekniesz? Jak widziałeś, że tamto krowę zażynałem? Nie, bo jesteś głupie. Jak naprawdę bardzo przyjemnie, tak jak się zrelaksować przy tej grze. Zamiast przy bacie, przy amnezji. Taki miły kontrast, nie? Zawsze u mnie horrory, nie horrory. A ja... A Sid ma też uczucia. Sid też chce odpocząć czasami od wszystkiego. Wiecie, że wróciliśmy chyba do punktu wyjścia? Pamiętacie te tereny? Pamiętacie, jakby nie... Nie chcę mi się do nich bierać. A dobra, idziemy dalej. O, mamy góry, takie chyba lekkie pagórki na razie, ale może jednak hop. Hop, hop, hop. Żałuję, że wtedy tych kości nie znalazłem, byśmy teraz psy znaleźli. A byłby fail. Weź w ogóle Sid, co jesteś popierdolony. Nie zbierałeś kości dla piesków. No na razie mi piesków w sumie niepotrzebny. Tak mi potem go szkoda, jak umrze. I się pałę to pod nogami. W tej grze oczywiście. Cave. Fajne teraz cave'y porobili. O, węgiel. Szacunek ludzi węgla. Hop. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi węgla. Nie rymuje się to w ogóle. Chociaż jest tak samo logiczne jak hasło pay. Hop, okej. Okay. Już zjadłeś węgiel? Zjadłeś. Hop, hop. Znowu nas zastanie i gówno znajdziemy. Ojej, ojej, dużo trochę tych cave'ów. Przy tym nowym update'cie. Update'cie. Hop. No widzisz, że ta seryjka będzie tak od czasu do czasu kręcona. I będzie w miarę klimatyczna. Dobra, jak teraz nie znajdziemy nic wartościowego, to po prostu... Hop! Udało się ładnie skoczyć. To się osiedlimy na razie byle gdzie. Bo to może z tego byle gdzie zrobimy coś. Taki fajny pomysł, prawda? Prawda, prawda. Prawda, Sidzie. Tu jest dosyć przyjaźnie. Wykarczujemy trochę lasu. Ale fajna muzyczka, prawda? No, wróciliśmy w sumie do punktu wyjścia. Tu jest nasza łódka. Sidu, jesteś genialny, naprawdę. Esencja beznadziejności się w tobie odzywa. To co, robimy tutaj cosik? Jakieś fajne systemy porobimy. Jakieś fajne mechanizmy. Będzie fajnie, nie? Jest, jak ja to beznadziejnie mówię. A jakiś jestem teraz w fajnym nastroju. There will be our home. Drewienko. Cobblestone też się przyda. Dobra, na razie sobie tutaj jebniemy chatę. Chatę wuja Freda. Słyszę zombie. Pewnie po nami będzie jaskinia za życie.
Okej, okay, więc robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mhm, po nami są chyba zombie. Raz, dwa, no na fajnie, będziemy mieli chyba. Tutaj było 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No taka, wiecie, standardowa. Spierdalaj. Na początek świnia. Nic nie dałeś, kąpiec. No i na mam grzybki obok, bardzo dobra, zrobimy sobie tutaj, czemu nie, już nie ma co przesadzać. Pewnie znowu się nie wyrobimy z fundamentami, ani z niczym innym. Przynajmniej trochę pogadałem do was. O? Cholera, słyszę te przebrzydłe. Nawet na cobblestone nie wystarczy. A, to się zaraz załatwi. Hop, hop. Hop, hop. Dobra, idziemy spać. Nie kopiemy pod siebie, oczywiście. No, jest ich sporo chyba. Dobranoc! Chyba jest nad mob spał, na wiecie? Tu gdzieś tam są. Cię na razie się prześpimy i zaraz to sprawdzimy. Dobranoc! Po raz kolejny. Okej, okay, szukamy tego. Nie, może podkopmy się. O, smaci. Na nic więcej was nie stać, ludziska? Kopcie zawsze kratkę w dół, wiecie? Jakbyśmy trafili na mobspawner, żebyśmy nie mieli. Tak jest! Mamy od razu mobspawner, nie? Ludziska, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Miło, miło, miło. Potem sobie zrobimy z nich mob trapa. Zombie, zombie. Na razie was zamurujemy. Ale wiemy, że tu są. Miło. Bardzo miło. Dobra. Więc na razie ich zignorujmy, będziemy mieli laboratorium takie, nie? Aha, mieliśmy wykopać troszkę cobblestone. To z dala od tego mob trapa, bo nie mob trapa, tylko wiecie, żeby tam się do nich nie dokopać przypadkiem. Chociaż i tak tutaj gdzieś będzie cave, tak. Dobra. Ale bardzo fajnie, wiecie? Bardzo fajnie. Nie kop pod siebie, Sid. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mówię, porobimy dużo mechanizmów. Z nimi też jakieś eksperymenty będą a propos działania i tych mechanizmów oczywiście. Jak zrobić jakiś fajny, efektywny mob trap. Oki. Hop. 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 Znajdziecie pewnie ten moment jakoś tak, wiecie. Przejście zrobię. Okej, myślę, że... Myślę, że wystarczająco ilość już zdobyliśmy tego cobblestone. Aha, tutaj chodzimy. Cobblestone'a. To już sobie robimy chatę dalej. Taka skromniutka, wiecie, na początek, żeby tylko mieli gdzie ten. I potem to wszystko elegancko tak zmodyfikujemy, że nasza budowa to będzie dosyć kreatywna. To są fundamenty oczywiście. Stawiamy najpierw fundamenty. Dom bez fundamentów jest, jak wiecie,
Bomba z fundamentów jest jak... Właśnie, zadanie dla was. Napiszcie w komentarzu. Dom bez fundamentów jest jak? I tutaj wasza odpowiedź. Kto fajnie odpowie, dostanie ode mnie nic. No, myślę, że wystarczy. Hop, 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 hop. O, idzie sobie tutaj, potem zrobimy wyjście, nie? Tego jeszcze raz poszukamy. Na razie, dobra. Tutaj robimy sobie już oczywiście drewnianą podłogę. Uwielbiam drewniane domy. Są takie klimatyczne, fajne. Przyjemnie aż się w tych domkach jest. Sam bym z chęcią chciał mieć taki własny drewniany domek. Albo na starość właśnie mieszkać w takim domku. Wiecie. Coś pięknego. Drewniany domek. Kominek. O. Za oknem, nie wiem, deszcz. A ty sobie siedzisz w takim domku. Siedzisz sobie w takim domku, masz na wszystko wyjebane. Czy coś sprawdzę? Dobra. No i ogółem żyć nie umierać, prawda? Nie wiem, już drewno mam jeszcze troszkę. Hop, 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 hop. Ale one tam jęczą, te zombie. Wystarczy nam na podłogę? Zaraz będziemy musieli sobie dorobić drewno. Myślę, że to nie problem. No, akurat nam wystarczyło na podłogę. Dobra, teraz sobie ścinamy na przykład to drzewko na pewno. Będzie nam przeszkadzało. Dobra, myślę, że mam już wystarczającą ilość pieńków. A może teraz sobie zrobimy jeszcze workbencha. To byłby dobry pomysł. Hop, 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 hop. Workbench. Dodatkowo zostawimy sobie tyle na jakieś pierdółki typu róg domku, żeby fajnie wyglądał ozdobiony. No może troszkę mniej. O tyle. Hop. Najwyżej się wrócimy jeszcze. A co tam? Możemy robić co chcemy, nie? Nie. Stawiamy workbench i schody. Robimy sobie. Musimy jakoś wchodzić do tego domku. Chociaż może drewniane by były bardziej klimatyczne, jak uważacie? Zrobimy i takie. O, i zobaczymy, które będą lepiej wyglądać. Drzwi by były... Tutaj, tak? Tylko poczekajcie, jak tutaj rozwiązać sprawę... Nie, dobrze, 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 wszystko ok. Mamy schody.